Siema widzowie, witam was na nowej oczywiście serii. Na dzisiejszym odcinku oczywiście będzie nowa seria, zapowiadałem ją na live, a nie wiem czy kto słuchał. Jak ktoś słuchał, ten wie, będzie nowa seria. Lajkuj, komentuj, udostępnij, zasubskrybuj, żeby nie przegapić kolejnego odcinka z Farming Simulator 2017 i oglądaj na bieżąco do końca filmu, bo ciekawe informacje będą. Mapa Dziadkowice V1. Ale mapa będzie rozwijana tak, jakby wyglądało wszystko jak w prawdziwym życiu, jak w realu. Ta seria będzie spróbuję zebarel realistyczna, jak w prawdziwym życiu. Zrobię i dosumuję słowa. Jakoś widzę, to ja sobie poradzę, dam radę oczywiście, bo ponieważ jak ja sam edytorem będę tam oczywiście rzeczy budowlane robił, żeby wyglądało jak w prawdziwym życiu i będę pokazywał, co tam zrobili, co tam nie, ale to jest seria taka na single player sobie pogrę. Na multiplayer nie wiem, co będę grał, ale jak będzie mi się chciało, to kiedy się pojawia, ale musi być ochota na mojego sota i wtedy będzie lepiej i będę wiedział, co ja mam powiem myśleć. Dzisiaj to ja nie myślę, bo dzisiaj nagrywam tak, jakby mi się nie chciało, nic mi się nie chce, nawet spać mi się nie chciało, musiałem wcześniej stać, nic, taki oczywiście nudny dzień, ale miałem, dobra, nagram odcinek, będzie zajebiście i będzie lepiej się oglądało. Spożywca, dziadek, sklep u dziadka, no nie mój dziadek, taki pan jeden. Takim starszy pan, co prowadzi się sklep. I tutaj jego autorska gazeta. Sam oczywiście wymyślił tą gazetę i wydrukował drukarnię. Zrobili profesjonalnie. Prawdziwą gazetę tradycyjną. Tutaj też. Tutaj okno jest, ale gazetą okno przykleił, bo ludzie pasyli. I ślina im. Tak ściekła, że się nie dało wysumować, albo wyprosić klienta, który nie umiał się kulturalnie się zachować i przez to gazeta jest. A tu co to jest? Alkohole, papierosy, słodycze, napoje i pieczywo. I też mu na mięso. Na chleb, ale mięso, wiecie, jakie równe wędliny, takie te wiele takich rzeczy. I takie rzeczy mięsne. Tyskie. Bo nie, że to sklep był kiedyś alkoholowy, ale pozywcy jeszcze dostać do tego, że u nas skorowi taka pani tutaj lada jest i taka pani przy ladzie stoi i mięso zadaje. I tutaj ja właśnie do sklepu będę sobie przychodzić dzisiaj, to kolega mnie pozwiózł, Ursus. Taki alkohol też jest. Słyszałem o tym. Bo jego ogle oczywiście mi o tym powiedział, bo byłem ciekawy, co to jest, ale kolega mnie tutaj wyrzucił po drodze, żeby ja mógł oczywiście zająć się ze sobą. No powiedziałem, gdzie mam jechać i wystawił mnie tutaj tam, gdzie ja miałem oczywiście jechać. Bo on jechał po drodze i tą wioskę właśnie. Przez wioskę musiał tam przyjechać, wioska się nazywa Dziadkowice i ja musiałem tutaj wysiąść, bo ponieważ ofertę znalazłem w internecie. Na Oliksie. Kupuję oczywiście wizowe gospodarstwo. Kupiłem już, bo ja już byłem i wszystko widziałem, ale potem musiałem do miasta pojechać, żeby z miasta oczywiście bagaż zabrać z ubraniami, moje rzeczy do przeprowadzki i wtedy tutaj mogę dla was przyjechać. Mogę dla was przyjechać, ponieważ będę na miejscu, to pyknę sobie kamerkę, to oczywiście dla was oczywiście realną serię nagrywam. I będzie oczywiście wtedy fajnie wam się oglądało. Możecie propozycje pisać oczywiście w komentarzach. I tę serię będę trochę na live, na live'ach robił, bo ponieważ te prace polowe częściej na live'ach będę robił, bo ponieważ na odcinku coś tam na live też pogarnię, żeby tak więcej się rozwijać i będę zarabiał pieniądze realistycznie. Ciężko zarobię, to mogę kupić nabytek. Ja nie będę hakował pieniędzy, to mam milion i udaję, że coś tam. A za ciężkie zarobione pieniądze kupuję maszynę. Ach, dobre. Piję sobie sok właśnie. Zapomniałem, jak się ten sok nazywa, ale jak mi się przypomnie, to wam oczywiście dam. Ciemno jest, bo ponieważ kolega po prostu jest musiał na stację benzynową podjechać
zatankować i hot doga oczywiście na stacji benzynowej, gdzie wsiedliśmy i był bardzo dobry i polecam, bo jest drogo. Polecam na randkę dziewczynę tam zabrać, bo jest drogo. A tu jest spalony dom oczywiście, tu jest pole Niemcy, nie będę chodził po polu, gdzieś jest... Jest mordę, wiedzę się na mnie. Panie, gdzie pan po moim polu łazi? Panie, pole zasiane, hurła, pole zasiane. Takie rzeczy mogą wyglądać prosto sąsiadów na mnie. Tu jest opuszczony dom i plus dodatek spalony. Tu kiedyś był... Taki jeden sąsiad mi opowiadał, że tu dom oczywiście był spalony, opuszczony. Taki jeden tars, taka... Taka babka zmarła. Mówili na nią czarownica was, nie? I jakieś dzieciaki po prostu bawili się tam paliską. Chyba papieroska palili w eksakach, nie wysymał, wywalił i się zapaliło i teraz poza mną przyjechała chyba ropa. Ja tu na razie nie będę wchodził, bo może mi to na głowę padnie. I wtedy dam on OP221 karetce, będzie się dojechał do szpitala. Przepraszam, że w nocy nagrywam, ale kolega po prostu wolno jechał, bo się bał, że wklepią mu mandat tele litery. I powiedziałem, będę wolno jechał, żeby samochód oczywiście się nie zepsuł. Tutaj można sobie usiąść, odpocząć, chipsy sobie zjeść. Ja chipsy kupię sobie, ale jutro, jak będę w tym sklepie. Tutaj też można usiąść sobie ten, wypić z kolegami drinka procentowego. Albo loda zjeść. Taki... kufelku, że się nakłada się taki plastikowy, taki patycek wygraści się zostaje. Albo wafelku loda mona, to jest albo... Albo też jest czasami grill tutaj. Też za to trzeba oczywiście płacić. A tutaj dom właśnie na prost. Tu mieszka taki pan z starszą panią. I oni są właśnie oczywiście z Podlasia. I mają taki styl, taki dom, klimat Podlasia. I oni tutaj się przeprowadzili i klimat Podlasia tu przeprowadzili i taki dom. Mówiłem o sąsiadów i jeszcze ich, tych sąsiadów też się pytałem. Bo ponieważ to jest... Nie, chciałem bzdura jakiejś wolnej. Ale po polu nie będę wchodził, bo jeszcze sąsiedzi będą skarżyć się, że ja depcę. I afery będą prowadzić. Widzimy się, widzę dopiero rano, bo ponieważ ja muszę jeszcze do takiego sąsiada pójść i tam po prostu przenocować, bo jutro rano muszę jeszcze pojechać. Przenocować dlaczego? Bo kolega co w samochodzie zostawiłem oczywiście klucze do mieszkania. A kolega pojechał tym kluczem do mieszkania i muszę jeszcze do niego zadzwonić, bo mi się coś przypomniało i muszę iść do sąsiada, bo z sąsiadem rozmawiałem i powiedział, nie ma problemu i mogę przenocować. Powiedziałem, że zostawiłem przez przypadek klucze do mieszkania w samochodzie. A przez internet kupiłem gospodarstwo na Oliksie od takiego młodzieńca, który nie interesował się gospodarstwem, po dziadku przedał gospodarstwo. Dziadek zmarł, on się nie interesował gospodarstwem, bo on nie lubi prac polowych i przedał to gospodarstwo, ale on się interesował miastem i został biznesmenem i pracuje w wieżowcu. I tak się dorabia. A gospodarstwo przedał, żeby koledzy z miasta, żeby się nie śmiały, bo nagadał im, że miastowy, coś tam, że rodzice miastowi, coś tam. On bdury jakieś nagadał, bo nie chciał, żeby się z niego śmieli. Słoikiem jest akurat ten kolega. Przedał gospodarstwo, żeby nikt się nie dowiedział, że jest chłopem ze wsi, że go wyśmieją ze kłamą. Dobra, przysłałem te same miejsce i te same miejsce oczywiście nagrywam. Obejrzałem kamerkę i postanowiłem jeszcze raz te same miejsce przyjść. Nagrywałem tam. Potem wam pokażę, gdzie ja byłem u takiego. Potem wróciłem, pada deszcz, ale płaszcz przeciwdeszczowy oczywiście widzowie założyłem. Powiem wam, która godzina jest i o której stałem. O 6 rano stałem, a jest 7.45, a jeszcze tam po drodze zjadłem chleb ze swojskim... ten...
Zapomniałem, to się za takie swojskie, takie tłuste. Smalec. Swojski smalec z chlebem, swojskim ziarnem pysznego. I kawy się napiłem. Ja idę teraz, widzę na gospodarstwo. Tutaj jest wjazd do lasu. Skąd wiem? Babałem tam, babałem, ciekawy co tam. A kolega już oczywiście był. W nocy przyjechał. I podrzucił mi to i ja walizki to już dawno nie zaniosłem. Właśnie. A tutaj jest mój prywatność, ja ogródek z klarym. A tutaj słonka taka zemona, tutaj wjechać kosiarką rotacyjną i kosić trawę. Tutaj tego nie otworzę, bo po co się chutką się stało i będę musiał wymienić chutkę, będę musiał do ślusada zadzwonić, żeby tą chutkę rozwalił i wyrzucił pizdu i nowa chutka zezrywiała. Bo ta chutka jest z lat 7, chyba z lat 70, bo sprawdzałem w internecie. Mam taką aplikację, że naceluję jakiś produkt, albo śmietnik, albo ciągnik, albo dom, to wszystko się wyświetli, którego roku i coś tam będzie można to na bieżąco kupić. A ja muszę przeskoczyć, parkura muszę zrobić, żeby gaci nie podać, żeby krew nie leciała. O. Tutaj jest studzienka, stąd studzienki mu na wodę brać. Ekologiczne. Stary, fajny, chlujny, ale w środku ma syf. Normalnie ten syf się nadaje oczywiście pod remont. Tutaj wygląda wszystko jak pod remont, trzeba zadzwonić do Polsatu, żeby nasz nowy dom przyjechał na remont zrobić, ale nie będę tego robił, bo to banda złodziei. Ale najlepiej samemu zrobić, jak się samemu się zrobi, to o wiele lepiej jest, a niech ktoś sobie robi. Na razie do domu nie będę wchodził, ale wszystko ja już tam pozanosiłem do domu. Jajka mam, kury. Kury to taki jeden sąsiad po prostu mi dał kury, bo miał za dużo kur i postanowił oczywiście kilka kur sprzedać, a ja miałem tam resztę pieniędzy oszczędzone i kupiłem. I oponę postawiłem tutaj, żeby kury zniosły tam jajka. A! Jak ktoś będzie się pytał, skąd ja miałem na to pieniądze. Chodziłem do sklepu, kupywałem zdrabki. Grałem oczywiście zdrabki, kupywałem zdrabki. Pierwsze co zdrapałem złotówka, drugie to 5 zł, trzecie i czwarte to 0, niż przegrałem, a za piątym razem 10 tysięcy złotych wygrałem. Skąd wiem? Bo ktoś mi to przewidział, przewidział, że ja taką kwotę mogę wygrać. Kto przewidział? Taka oczywiście wróżka cyganka właśnie. Kulę postawiła, powiedział, pytam się do niej, czy ja mogę oczywiście wygrać kiedyś z drabce bardzo dużą kwotę. Ona mówi, prawdopodobnie tak może być, pan jest ładny i przez to pan może wygrać. Kulę spojrzała i powiedziała, tak, prawdopodobnie może być pan wygrany. Kula przewidziała to i ona powiedziała, co widziała. W kościele byłem, pomodliłem się i Bóg mi szczęście dał. I dzięki temu wygrałem. I nic cygance nie płaciłem, bo ona nie chciała. Mnie zastanawia, czy te 25, czy jeszcze działa, bo jak kupowałem gospodarstwo, właściciel co spadku za to powiedział, nic mnie nie interesuje, bo ja nie wiem, bo ja muszę szybko i bo ja mam interesy warsztatowe. Bo jak koledzy się dowiedzą, będą ze mnie się śmiały. Tutaj jest ten. Ten. Z tego się robi oczywiście papierosy. Jak to się nazywa? Nie pamiętam, ale napiszcie mi komentarz tutaj. Sąsiad susy. Ale kazałem mu, żeby mi zapłacił za to. 10 zł. Za 10 zł on tutaj ma, bo u niego tam miejsca nie ma, u niego to zwierzęta mogą zezreć. I u mnie było miejsce i postanowił cię tutaj postawić, ja za 10 zł biorę od niego co miesiąc.
jak to skończę, to ja nie będę miał. Bo w tym kraju oczywiście nie ma za darmo. U kogoś to trzeba płacić. O. Glebozarka. Lol, ale fajnie, mi się podoba glebozarka. Fajna, będę w nim pracował. Nie wiem, czy ta glebozarka, czy jesteś sprawna, czy działa ona. Stary typ oczywiście, widać, że zazerwiałe, ale nie wiem, czy się nadaje oczywiście do kolejnego użytku pracy. Nie, ja bym podłączył do traktora, pewnie jep i po mnie jest piton. Coś może się wydarzyć tragicznego, nie wiem, czy jest sprawna. Trzeba przetestować. O cholera. O lol, ale piękne. To chyba wizerunek dla ozdoby jest. A tak naprawdę, chyba dla ozdoby, bo ponieważ tak dużo rolników tak robi oczywiście. Postawi w ogródku je dla ozdoby, a to wygląda jakby nie było dla ozdoby. Tak sobie tutaj stało i czekało na kolejną oczywiście pracę. Ta kopaczka kąta przeznaczona do kopania kartofli. Ona pewnie jeszcze działa, pewnie tutaj może odpaść i dalej nie będzie kopać, ale będę robił. To będzie wszystko git majony. Według mnie je zazerwiałe, ale trzeba się bać. Dlaczego? O zdrowie. Może rybnie. Wadimierec. Chciałem powiedzieć, że nie jestem pewny, czy Wadimierec działa. Pewnie Wadimierec jest zepsuty. Akumulatory ma spalone. Chyba nie jestem pewna, ale mówię tak, jak ja oczywiście myślę. Nie? Dalej ty Wadimierec nie pojedzie z dachu. Nie ma. I nie było. Bo wersja bez dachu był kupiona. Jakiś właściciel kupił ten dziadek, co tu pracował na gospodarstwie, całe życie Wadimierca miał bez dachu. Nie wiem, czy zalało, bo deszcz pada. Osiem lat i gospodarstwo oczywiście jest opuszczone. A ja mam 22 lata. A to w 2015 pod koniec już jak pojawił się Farm Simulator 2017. Piszcie datę Farm Simulator. Chyba. Chyba w 2015 chyba to gospodarstwo zostało opuszczone. Bo właściciel nic tutaj nie robił. Widać, że tu gzyp jest, ale trzeba się ten remont domu zrobić. Ja kiedyś bym zburzył ten dom i nowy bym postawił, tylko taki nowoczesny, żeby lepiej mi się mieszkało. A tym to może dach na głowę mi spadnie. Wadimierec, nie wiem, czy działa, czy nie działa, ale jakiś tam odcinek nagram i spróbujemy odpalić. W 2015 roku zostało opuszczone, został wpadek, ale ten właściciel, co został spadek, to tak nie pracował. Powiedział, że nie lubi rolnictwa. A tu wejdę i zamknę. I wam pokażę. Wesłem i zamknąłem i latarkę zapalę. Tutaj widzę wóz konny. Zazerwiały, te slipny i boję się, żeby nie rypło. Żeby nic się nie rozwaliło, ale zrobię tak, żeby wszystko było sprawne do użytku. Widzimy się, jak wyjdę. Wóz konny na zboże. Dobra, idę kolejny. Co tu jest? Kury to... Ja karmiłem, ale ten sąsiad przychodził, też pomagał i te do karmy. Co tutaj mamy? Tutaj nie wiem, czy to jest, ale monada zędzia tutaj. Woda, jedzenie i chyba patwisko dla krów. Kiedyś rapa podobnie tutaj krowy były. A tu jest mała klipka chyba. Ta mała klipka chyba głębnik był, albo się wrzucało kostki. A tu się nie da otworzyć. Pewnie krowy tu były. Przywiązane. A tu pewnie graty tu stały. Widzimy się, jak to odchodzę. Tu jakiś jest garaż. Jakiś lipny. Zobaczymy. Napiszcie, co tu można parkować. Dobra, zamknąłem. Tutaj zobaczę, co to jest. Tutaj widzę, mamy karnister paliwami. Chyba stare, zużyte paliwo, ale pewnie jeszcze działa. Jest... Dzisiaj jest zasadzie drogie paliwo, a ja mam darmowe paliwo. To fajnie, jestem z tego dumny, zadowolony. Nie wiem, czy jest paliwo, mogło... Przez takie upały, nie da się, tylko woda, bo paliwo jest oporne na upały. Pewnie może traktora zepsuć mi. A tu jest opona od starego kombajna, chyba kombajna już nie ma. Bo też słyszałem, że właściciel niektóre maszyny posprzedawał. Ale nie zdążył sprzedać, bo wylądał w szpitalu.
Tutaj jakaś stodoła jest. Nie wiem, co to jest tutaj zakryte chyba. Żeby nikt nie... Chyba nikt nie wiedział, że tu pijaki chlali. Nie wiem, ale wam oczywiście nie powiem. A tutaj jakieś miejsce, że można zaparkować jakąś maszynę też kombajną. Nie wiadomo, ale napiszcie, jakiego kombajna kiedyś kupić mam. Jak zarobię oczywiście pieniążki. O, co to jest? I zrobię, ale fajny. Wóz do konia. To przywozu furunych worków. Ale fajnie, jestem tego dumny, zadowolony. Wow, mamy coś pięknego, coś starego, klimatycznego. Belki, bocie. Te belki tak mnie nie interesują, niech dla odzdobie sobie będą. Kiedyś to się wywali, jak wywali się na gdzieś. Albo się znajdzie skup, kupca na to, albo do, na skup wywiozę, albo do spalarni. 5 ulów. Psoły tutaj latają, ale chyba pozdychały psoły, trzeba nowe załatwić. Belki tutaj stare, zużyte, zgniłe. Z krową bym dał, to krowy by zdechły. O, ludzie, konia tu mam, ale fajnie. Ten koń chyba jest do tego wozu akurat, nie jestem pewna, ale zobaczy ta na 8,5. Koń. Koń tu jest przewiązany, ale... Cóż, ale tamtego sąsiada właśnie. Sąsiad tutaj przywiązał tego konia. Tego co u niego się byłem i powiedział: a, bierz pan konia i hoduj tego konia. Był mój koń, ale... Ale mam jeszcze 3 konie i... A dla nowego sąsiada to konia dam. I sąsiad to się przychodził i dokarmił tego konia. Stary wóz konny dzikiego zachodu. Złom na złom. Jakieś rumple, jakieś... Takie duperele, te trzeba powywozić na złom. Tego mi akurat... Jocko mam prywatne, swoje jocko. Tutaj oczywiście mogę przychodzić i łowić ryby. Mam busy. To jest to wałka wodna. I tutaj jakiś wjazd na pole i do lasu. I tutaj taka rura, która wylewa tutaj wodę. I tutaj taka rzeczka płynie. Taki strumyk. Fajnie, bo na ryby łowi. Tutaj jest silowna kisonka mamy. Oho. Oho, widzowie. Opla znalazłem. Niemiecki samochód, wow. Jak ja byłem tutaj, to nie było. Pewnie był, ale z tyłu nie sprawdzałem. Tak mam. Ciekawy, ciekawy. Fajny samochód. Nie wiem, czy samochód odpali, spróbuję. Był otwarty, jest kluczy. Jest ciemno, sorry, przepraszam, że jest ciemno. Odpalę. Jeszcze raz odpalę, bo było słychać, ale dalej coś nie jechało. Jeszcze raz, ostatni raz. Napiszcie, jak go czy naprawiać go, czy nie, czy sprzedać. Będę robił, dopóki go nie palę. Jak nie odpalę, to napiszcie, czy naprawiać, czy sprzedajemy, czy na złom. No nie chuja, nic się idzie. Nie działa. Nic, bym się przydał ten samochód, bym belki woził, jakieś worki, do sklepu bym jeździł, do kościoła. Ale stara maszyna, Warmanka M050, a tam jest rozmawianie, widzę. Bo to jest do muczenia akurat, że tutaj siecka wylatuje, a tutaj worki się zakłada i nasiona. I się sadza snopki i wszystko mieli na sieckę i na nasiona. A tu mamy dla ozdoby konia, kosiarka konna, która nie działa, jest zepsuta dla ozdoby w ogródku i tak dla mnie będzie akurat. A tam co jest? Kolejna łąka i tam pola. Tylko tyle widzę tego wszystkiego, co ja mam. Tak rządziłem się. Takiej maszynami. Prac polowych nie będzie. Pługa nie mam. A w drugim odcinku trzeba pojechać i pług kupić. Ale znalazłem pieniądze oczywiście w tym domu. Ale właściciel o tym nie wie. Wie gdzie znalazłem? W szafie. Ukryte. A za te pieniądze oczywiście kupię maszyny rolnicze tutaj. Jak ja kupiłem to gospodarstwo, to jest moje pieniądze, należone, nie kradzone. A ja nie pójdę do więzienia za to,
albo coś mi nic nie stanie, bo powiedzą, panie, to pana są pieniądze, bo pan przecież kupił gospodarstwo i teraz do pana zależy. Nalezone, nie kradzone i ten. A właściciel tego gospodarstwa powiedział, a pan bierz te pieniądze, bo ja mam tak więcej. Pan na rozwój tego gospodarstwa to weń. To chyba opowiadać może być. I też trzeba ogarnąć Władimierca. Deszcz przestanie padać, to mogę choć nie nagrać Władimiercem. A wioskę wam pokażę, jak będziemy się rozwijali. I pokażę, gdzie ja nockę przenocowałem, jak klucze zapomniałem. Elo, elo, do zobaczenia, na razie, trzymajcie się do następnego odcinka i też na live'ach będziemy pracowali, praca polowych. Widzimy się w następnym odcinku, do zobaczenia, na razie, pa, pa.